poprosiłem Mikołaja, żeby złapał kamerę i żeby udokumentował rozmowę, jaką zaczęliśmy właśnie z Norbertem. I próbujemy ją trochę odtworzyć, więc będzie wstęp. Dostałem od znajomego link do wideo, w którym jego córka nagrała wideo z, nazwijmy to, z polskim influencerem. Tak to nazwijmy, bo nie chodzi o nazwiska, to nie ma żadnego znaczenia. I pomyślałem sobie, co jest celem nagrywania tego materiału i powiedziałem Norbertowi, żeby sobie ten materiał zobaczył. I zobaczyliśmy, że jest w opisie filmu nazwa firmy tej dziewczyny. I jaka była nasza pierwsza sekwencja kroków, które zaczęliśmy robić? Sprawdzamy oczywiście, co się dzieje, co ta firma robi, co ta firma tworzy, jakie ma treści, co ma w ofercie, czym się zajmuje, żeby więcej informacji uzyskać. Jak mamy? Bo założenie pewnie było takie, że pomyślała sobie, zrobię wideo z influencerem, będę miała ruch, on to wideo u siebie wrzucił. To wideo po tygodniu ma niecałe 200 viewsów, więc wynik bliski zero, jeśli mówimy o influencerach internetowych. I my zrobiliśmy to, wpisaliśmy od razu w YouTube'a nazwę firmy, która robiła ten wywiad. I na kanale tej firmy są tylko wyłącznie dwa takie teaserki minutowe, dwuminutowe. I zero subów. Zero subów, nie ma kompletnie nic. I teraz zapytałem Norberta, czemu ludzie takie rzeczy robią? Czyli czemu inwestują czas w duże produkcje filmowe? I jak robisz, sprawdzam to, to mamy zero subów. I bardzo fajnie to skomentowałeś. Czy ludzie, tak jak rozmawialiśmy, Marcin, że ludzie chyba wolą być poklepiwani po ramieniu, wolą oglądać ładne rzeczy, aniżeli robić to, co trzeba zrobić, to, co ma być zrobione. To, o czym ty mówisz, że trzeba wziąć dupę w troki i naprawdę zacząć zapierdzielać, a oni wolą robić coś ładnego, czym się mogą pokazać, co może im, nie wiem, przysporzyć może trochę fejmu, który się tak naprawdę nie przekłada na nic wymiernego. Ja tego nie rozumiem. Czy ludzie poświęcają czas na robienie marketingu, który ma zero subów? To jest marketing zero subów, tego nazwijmy. Marketing zero subów. I teraz jak to powinno wyglądać inaczej? Że widzimy takie wideo, które ma 200 viewsów, wpisujemy nazwę firmy i tam widzimy, kim ta firma jest, co robi, jakie są produkcje, kto jest jej twórcą i tak dalej, i tak dalej. I potem podejmujemy decyzję, czy chcemy pójść dalej w ten content. Tak, a jak sprawdzamy taką firmę i okazuje się, że tam nie ma nic albo jest prawie nic i nie jesteśmy przekonani, tak naprawdę po jednym materiale ja nie podjąłbym decyzji o współpracy. Ja musiałbym wiedzieć więcej, chciałbym wiedzieć, czym się zajmowali, mieć jakieś rekomendacje odnoszące się do tej firmy. Ale to chodzi o to, że ludzie próbują robić jakieś wielkie marketingi, tak, a nie chce im się zrobić prostej rzeczy, czyli nagrać 5 wideo iPhone'em, którym dokładnie powiedzą, co robią, czym się zajmują, za co można u nich wydać pieniądze. To jest też tak, że ten marketing powinien być good enough. Good enough w takim zakresie, że on nie może być słaby, ale ma być efektywny przede wszystkim, bo to marketing ma pracować na nas, a nie my na ten marketing. Przede wszystkim o to chodzi. A mi się wydaje, że chodzi o to, że małe firmy, takie MŚP, próbują kopiować korporacje, które wydają budżety marketingowe w zupełnie inny sposób i w zupełnie inny sposób są one wyznaczane. Więc dobra, jak to się dzieje, że małe firmy są w stanie uzasadnić sobie wydanie pieniędzy na marketing, który ma zero konwersji, ROI zero? Pies chce wejść. Ma marketing, który ma zero efektu, ale wierzą w to, że ten marketing trzeba robić, a z drugiej strony nie chcą sięgnąć po napisanie prywatnej wiadomości do potencjalnego klienta, nie chcą nagrać wideo iPhone'em, nie chcą robić podstawowych rzeczy, do których stworzone są social media. Bo to nie są rzeczy, którymi się oni pochwalą, na przykład nie wiem, wśród znajomych, dobra, w branży, a no, jak zrobił film promocyjny, no to już jest coś, co mogło pokazać. Nieważne, że on nie będzie skuteczny, ale już jest coś, czym się można pochwalić. Ja na Maxa często widzę konferencje, gdzie jest 15 kamer, nagrywają cały materiał i z tego później są 3-minutowe takie reklamówki z eventu, tak, a były 3 kamery, 3 operatorów, montażyści i tak dalej, było nagrane każde wystąpienie. I oni tego do neta nie wrzucają, bo na przykład prelegent nie chce, bo to jest jego content. Ja sobie myślę, co to jest za prelegent, który ma jedną prezentację i boi się, że ktoś ją obejrzy w internecie i to powoduje, że ktoś na jego kolejne wystąpienie nie przyjdzie? Nie wiem, ale no, moim zdaniem to powinni zadbać przede wszystkim o to, żeby robić tę robotę, która musi być wykonana, żeby pracować u podstaw, jeśli nie ma budżetu albo jest on znikomy, to nie wydawać go na zbędne rzeczy, a przede wszystkim robić samemu to, co można. Ale nawet tym budżetem marketingowym jest czas. Czyli ten czas, jaki ta dziewczyna poświęciła na nagranie tego materiału wideo, ja myślę, że to było przynajmniej z 8 godzin. No ale on trwa tam z 15 minut. Tak, trzeba było przyjechać, dojechać, umówić to, 15 rozmów telefonicznych, żeby ten ktoś się zgodził i tak dalej, a jest później efekt mierzony w ilości 200
viewsów. I to nie u niej, tylko u influencera. To akurat jest dobre. Czyli ten content jest u niego, który ma audience większy niż ona, no bo ona ma 0 subów, a ona ma tam subów, nie wiem, kilka tysięcy. Wiemy, że suby nic nie znaczą. Waniaczuk ma 1 000 000 subów na YouTubie, a ma wideo, które mają 30-50 tysięcy odsłon. Więc śmiech. Czyli wiemy, że sub jest relevant metric zupełnie. No tak. Ale oprócz tego, że zostało to zrobione, to nie został wykonany też marketing treści. Content marketing. Pięknie. No dokładnie tak. Ta treść jest, ale nie została nigdzie wypromowana. Zakładam, że jeśli przynajmniej trochę ktoś by się chciał pokazać z tym, co zrobił, to ta treść wyszłaby troszeczkę dalej. Ta nazwa firmy i to, co ta dziewczyna robi, poszłaby troszeczkę dalej i miałaby przynajmniej kilka tych subów i tych newsów troszkę więcej. I to mogą być suby wynikające z żebro subów. Hej, znajomi, znajdźcie mi suba. Cokolwiek, żeby się zaczęło wokół tego wideo dziać. I to jest kolejny błąd, jaki widzimy, że ludzie nie robią content marketingu, czy nagrywają wideo, nie robią później nic w zakresie promocji. Nasze wideo na YouTubie ma tak. Ruch z YouTube'a, bo już całkiem sporym YouTube'em. Insta Stories, Facebooki, pigułki i tak dalej. I dla nas istotniejsze jest to, żeby suma odsłon łącznie się zgadzała, a nie żeby jedno wideo na tym YouTubie miało największą moc. Dokładnie tak, bo jedno wideo piękne nic nie znaczy. Ja naprawdę nie wiem, skąd to się bierze. Ty mówisz mi, że z potrzeby ludzi, żeby się pochwalić czymś ładnym. No tak. Więc czym oni płacą rachunki? Nie mam pojęcia. No, nie mam żadnego pojęcia. To jest coś, o czym ty mówisz już od dawna, że żeby stawiać mimo wszystko na efektywność, żeby robić... Bo to się musi zgadzać z Excelem. No tak. My byśmy poszli z torbami, gdybyśmy robili takie filmy. Ale sam znasz firmy, które idą z torbami, pomimo że na zewnątrz wydaje się, że wszystko gra, nie? Okej. Okay. I też w tym filmie rzuciło mi się to, że to nie jest taki wywiad podstawowy, prosty, tylko taki bardzo fancy. Jest dobre światło, dobre kamery, takie idealne kadry, spoko. Ale to działa na niekorzyść. Paradoksalnie. To jest zbyt idealne. I teraz to wideo podnosi poprzeczkę tej twórczyni, no. I ona kolejnego wideo nie nagra iPhone'em, bo to będzie słaba jakość. Tak, i będzie dopracowywała kolejne wideo w nieskończoność i nie powstaną kolejne materiały. Znaczy, tak. Życzymy je, żeby powstały, ale Życzymy, nie życzymy. To jest kwestia tylko wyłącznie jej pracowitości. Tak. Życzeniowo możemy mówić o zasięgach, czy YouTube daje łaskę i namaści materiały zasięgiem. Tego nie wiemy, na to wpływ nie mamy. Mamy wpływ na to, czy ona je stworzy, a nie stworzy, bo będzie uważała, że nagrany iPhone'em nie jest profesjonalny. Dokładnie tak, a tutaj trochę ta treść jest ważniejsza moim zdaniem niż to, w jaki sposób to zostało wykonane. Przede wszystkim, że jest to wywiad, a wywiad ma być ciekawy. Zgadza się, ale też ktoś prawdopodobnie posłuchał o influencer marketingu, czyli trzeba angażować influencerów do promocji tego brandu. I mają wywiad u influencera, który daje 200 viewsów, który ma zerowy wpływ na twój biznes, chyba że jest to początek całej akcji marketingowej, wokół której jest rozgrywana cała promocja. Czyli chce mieć pretekst do komunikacji. My tak zrobiliśmy z byciem w TVP 1, TVP 2, no. Gdzie 3 minuty wideo u nich, w telewizji polskiej, TVP 2, było użyte do komunikacji u nas na Facebookach, Instagramach, YouTubach. I ludzie to widzieli dzięki nam, czyli to my skierowaliśmy ruch do kanału telewizyjnego. No, to można też tak zrobić, tylko że to nie widać, żeby to było zrobione, no bo 200 viewsów to można, ja mogę zrobić w dzień, samemu. Za 28 zł? Nie, samemu, za 0 zł. W sensie klikając, spamując po grupach, po znajomych, nawet dzwoniąc, a zobacz, to jest taki haslerski marketing. Myśmy te 200 odsłon wycisnęli, dzwoniąc po znajomych, hej, widziałeś moje wideo? Ale jak to? Przecież oni sami muszą je zobaczyć. No nie, trzeba im to pokazać. Tak. I marketing też. No i my takie rozkminy mamy w biurze bardzo często. Ktoś rzuca jakiś przykład wideo, kampanii, dyskutujemy o tym i w ogóle nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że ktoś poświęca tak dużo czasu, energii, pieniędzy na coś, co jest absolutnie nieskuteczne. I teraz można zapowiedzieć sobie, a co jakby to wideo wystrzeliło w kosmos? Nie. Gdybać można. Nie. Ale to się nie dzieje. To się nie dzieje. Samo nawet liczenie na ten złoty strzał jest błędem. Bo my nie możemy sobie pozwolić na liczenie na strzał. My chcemy mieć dzisiaj tu i teraz sprzedaż, która wynika z obsługi naszej bazy, komunikacji, social mediów, aniżeli liczymy
że wideo influencera zrobi nam robotę. Nie, bo to jest tak, że nie można zrobić czegoś i zostawić tego światu i liczyć, że się coś wydarzy. No nic się nie wydarzy. Jak my nie będziemy wokół tego robić, pracować, to nic się nie wydarzy. Czasami się wydarza, jest to przypadek raz na milion. No, ale to tak jak granie w totka, więc można równie dobrze grać w totolotkę. Tak, tak. Więc podsumowując, u nas praca z influencerami jest to dodatek. Są takie strzały, które podnoszą nam wyniki sprzedaży w formie piku, ale i tak 90% biznesu jest oparty na codziennych, powtarzalnych czynnościach, na które mamy wpływ. Czy mamy wpływ na granie wideo, mamy wpływ na jego komunikację, mamy wpływ na zwiększenie bazy mailingowej, mamy wpływ na hustlowanie naszym produktem. I to wystarcza. No. Norbert Wójcik, Marcin Osman. Róbcie robotę. To taki plakat w pokoju obok jest. Do the fucking job. A wy róbcie robotę filozofią hustle. Dziękuję bardzo. Dziękuję.